Cześć. Dzisiaj waszym i moim gościem jest Renata. Cześć. Renata pracuje w firmie Bandy i jest mamą nastolatki. Chciałyśmy dzisiaj oficjalnie ogłosić, że tak, możemy już zacząć stosować kosmetyki spokojnie, które zawierają kwasy, bo mamy brzydką pogodę. Jakiś plus. Tak jest. Z kwasów się cieszymy bardzo, bo to bardzo często jest jedna z największych pomocy w pielęgnacji cer skłonnych do niedoskonałości i takie właśnie niedoskonałości pojawiają się w przenajróżniejszym wieku. I w wieku dojrzałym, ale też w wieku nastoletnim. Tak jest. Zaprosiłam dzisiaj do naszego filmiku Renię, dlatego że opowiedziała mi krótką historię, jak to jej córka bardzo ładnie poprawiła sobie kondycję cery naszymi kosmetykami. I w takim zestawieniu produktów, jakiego ja jeszcze nie wymyśliłam, żeby wam zaproponować. Ha! Zaskoczę was dzisiaj. Rzecz w tym, że możemy stosować już kosmetyki, które zawierają kwasy. Oczywiście, jeżeli nagle nie wróci nam upalna pogoda, to, że w czasie stosowania pielęgnacji przeciwniedoskonałościowej musimy zawsze pamiętać o dobrym nawilżeniu skóry, to wiecie, bo bardzo często o tym powtarzamy. Natomiast bardzo się skupiam, ja często na stosowaniu toniku, na nieprzesuszaniu skóry w czasie demakijażu i mycia. Natomiast właściwie pomijałam bardzo często, że też jest świetny produkt do nawilżania skóry, który się nazywa Bioesencją. No właśnie. To jest taki produkt, który ja w swojej pielęgnacji jako dorosła osoba, ale również poleciłam z tego względu właśnie mojej córce, bo używam jej codziennie. I uważam, że to jest jeden z najlepszych produktów, które dla osób, które potrzebują dobrego nawilżenia, no świetnie działa. Po prostu stosuję ją rano i wieczorem po umyciu, oczyszczeniu twarzy. Nakładam po prostu jedną warstwę, psikuję całą buźkę. I jak już leciutko tylko się wchłonie, to nakładam na to właśnie następne etapy pielęgnacji. Nie czekasz, aż wyschnie. Nie czekam, aż wyschnie. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Nie czekamy. Czy to jest tonik, czy to w formie mgiełki, czy to jest tonik w formie takiej nakładania na wacik, czy to jest właśnie ta bioesencja. Po prostu rozpryskujemy, chwileczkę to odczekujemy i nie czekamy do pełnego wyschnięcia, nakładam następne produkty. Ona po pierwsze daje efekt nawilżenia skóry, więc już poprawie przyswajania się składników aktywnych z następnie nakładanych kosmetyków, ale to, co ma w sobie ta bioesencja naprawcza, to jest to, co bardzo potrzebne jest każdemu rodzajowi cery. Ona po prostu poprawia koloryt, ona robi taki rodzaj translucent skin, jeżeli chodzi o warstwę rogową naskórka, to znaczy rozjaśniane są ewentualne niedoskonałości, rozjaśniane są ewentualne przebarwienia, są mniej widoczne, jest taka równiejsza optycznie struktura skóry, ta powierzchnia. Także jest bardzo wskazane, natomiast nie jest to produkt, który zastępuje tonik. Czyli tak, myjemy skórę, używamy tonik, używamy esencję i dopiero wtedy idziemy w pielęgnację. Dokładnie. Z czym twoja córka łączyła tą bioesencję, powiedz? No to zacznijmy od tego w ogóle, że jest w wieku młodzieńczym dorastania i oczywiście boryka się z trądzikiem. No i tutaj właśnie przyszła spłakana, ponieważ zaczyna się za chwilę rok szkolny. I jak ja wyjdę i się pokażę. I poleciłam jej właśnie esencję, żeby wypróbowała, czy dla niej skóry właśnie się sprawdzi. No i co nas zaskoczyło, ponieważ połączyła to później. W wieczornej pielęgnacji stosowała właśnie ampułkę antytrądzikową. Używała w ciągu dnia kremu nawilżającego. Czasami nawet po ampułce, jeżeli jeszcze miała czas, to nakładała po prostu krem intensywnie nawilżający z Hydrocare. No i powiem szczerze, że oszałamiający efekt. Po tygodniu już prawie stosowania te zmiany się naprawdę, była widoczna zmiana, że one się zmniejszyły. No i właśnie się zaskoczyłyśmy, że takie efekty można uzyskać no taką prostą prostą kombinacją właściwie produktów. To, dlaczego te produkty lepiej zawsze wszystkie przeciwniedoskonałościowe działały przy dobrej, nawilżonej skórze, to dlatego, że przede wszystkim unikamy efektu przesuszenia skóry, napięcia skóry. To przesuszenie mogłoby doprowadzić później do dalszego narastania problemu, dlatego że zbyt przesuszona skóra, zbyt przesuszona warstwa rogowa skórka jest twardsza, ona utrudnia wydzielanie się treści z naszej skóry i prowadzi do powstawania niedoskonałości kolejnych. Także no i oczywiście pamiętamy o dobrym oczyszczaniu twarzy. Tak jest. O oczyszczaniu skóry dwuetapowym, to powiem, już taki filmik powstał, także odwołujemy.
to, co zawsze, myślę, powinno się znaleźć w kosmetyczce, już teraz abstrahując od cer nastoletnich, powinno się znaleźć w kosmetyczce osób, które mają problemy z niedoskonałościami, pojedynczymi nawet. Jeżeli czujecie, że coś się za chwilę wydarzy, to ja jestem ogromną fanką skoncentrowanej ampułki antydrądzikowej. Wieczorkiem punktowo, albo jeśli tych punktów jest trochę więcej, to miejscowo, tak? Czy to policzek, czy to broda. A ja zawsze się śmieję, że to jest taki produkt do zadań specjalnych. Tak. I na niego to, co powiedziałaś, że twoja córka robi raczej instynktownie, ale wiedzowo tak właśnie powinna robić, na tą ampułkę dopiero po jakiejś pół godzince nałóżcie krem nawilżający. Swój ulubiony lub ten intensywnie nawilżający, który też twoja córka używała. Ważne jest tylko to, żeby krem, który wybierzecie, nie zawierał już sobie składników o działaniu dodatkowo złuszczającym. Tak. Czyli bez żadnych kwasów i bez żadnych retinoidów. Natomiast po prostu krem na tą ampułkę bardzo się przyda. To, co będzie bardzo też takim dobrym, pożytecznym kosmetykiem, to na pewno koncentrat z czystym kwasem hialuronowym. To jest produkt, który ma leciusieńką konsystencję. To jest leciutki żel, przy czym warto pamiętać, że to jest żel z kwasem hialuronowym niskocząsteczkowym, czyli on nie oblepia skóry, on ma za zadanie ten kwas hialuronowy wejść nieco w warstwę rogową na skórkę i na tym poziomie wiązać wodę na dłużej, czyli przytrzymywać ją i jakby próbować nie uciekać jej tak szybko, jak zazwyczaj to się wydarza. Natomiast na ten produkt koniecznie jest... Nakładamy krem. Krem, tak. I to, co sprawdzi Wam się przy cerach mieszanych, jeżeli chcecie, żeby mniej się przytłuszczała, to zdecydowanie musicie nakładać sobie kosmetyk nawilżający. I tu na przykład świetnie się sprawdzi produkt Sebo. To jest SPF 20. Natomiast, czyli na dzień. Czyli na dzień, tak. Filtr SPF 20, bardzo pożądany kosmetyk. W ogóle, jeżeli nie chcemy być stare i pomarszczone, to filtry nam się bardzo przydadzą. Cały rok używamy. A w tej linii są dokładnie te same wyciągi, które są w esencji, te rozjaśniające, te poprawiające koloryt cery. Także ten SPF 20 z linii Sebo Care będzie bardzo fajny, bo jest leciutki. A możemy taką anegdotkę tutaj wtrącić? Możesz. Bo o fermentach to właśnie jest taka anegdotka, że... Nie, to nie anegdotka jest, to jest tak, prawda. Prawda? A, no widzicie, no to nawet. Ale strasznie mi się podoba, że zostały fermenty odkryte tak naprawdę przy produkcji sake. Właściwości tak. Na skórę, tak? Bo ona tak. Produkcja sake jakby polega na tym, że to jest fermentowany jest ryż. Natomiast pracownicy, którzy pracowali właśnie przy produkcji sake, okazało się, że twarzą i ciałem są starsi niż dłońmi, a dłońmi wyrabiając właśnie te masy, bardzo często je moczyli w fermentach ryżu. I się okazało, że dłonie mają jaśniutkie, bez problemów z przebarwieniami, bez zmarszczek i są fantastyczne. I wtedy zaczęto dociekać, co to się tam wydarzyło. I stąd jakby to trochę trwało, ale też świat kosmetyki zaczął się zainteresować fermentami. I to taki właśnie niedoceniony, właśnie ta esencja jest takim dla mnie niedocenionym produktem, które nie wszyscy wiedzą, że w ogóle istnieją takie produkty, a one świetnie właśnie podbijają działanie kolejnych produktów, więc polecam. Ona daje taki efekt przejściowego, takiego delikatnego mrowienia na skórze, natomiast jest to efekt przejściowy. Nie każdy w ogóle go odczuwa, ale warto wiedzieć, że tak się może wydarzyć i to jest wszystko w porządku. Tak może tak być. Tak musi być. Dobra, jeżeli ktoś na przykład na dzień lubi stosować kosmetyk, który od razu wyrównał mu kolory cery, ma cerę mieszaną, bo cały czas jesteśmy w tym temacie, to też bardzo fajnie sprawdzi się krem BB z linii antiakne z Medicala, dlatego że to jest produkt, który ma odrobinkę w sobie wyciągu z drzewa herbacianego, ale to jest ta odrobinka, która właśnie działa przeciw niedoskonałościom, plus nawilżający depantenol, czyli mamy nawilżanie, mamy działanie przeciw niedoskonałościom i jeszcze mamy troszeczkę koloru, więc dla wszystkich młodziutkich dziewczyn, które nie chcą się malować albo chcą mieć nawet już koloryzującą bazę pod makijaż, to to też się i tutaj zaznaczmy tak samo, że to nie jest mocno kryjący produkt, bo często podają takie pytania. Nie, on ma wyrównać kolory, ale jeżeli ktoś bardzo chce, potrzebuje pełnego krycia, to zalecamy po prostu na to zastosować jakiś podkład. To będzie fajna baza. No i coś, co też fajnie się sprawdzi, żebyśmy jeszcze nie tylko działali na niedoskonałości tak bezpośrednio, to tak dookoła, troszkę wzmacniając jeszcze naszą mikrobiotę. Na mikrobiom skóry bardzo fajnie sprawdzi się
też kremowa kuracja z antiakne. To jest produkt, który nie ma silnego działania przesuszającego. To jest bardzo ważne, bo czasami możemy trafić na kosmetyki typu maseczka do stosowania raz, dwa razy w tygodniu, które mają właściwości takie napinające skórę. Ten produkt Wam tego nie zrobi. Jego nakłada się na skórę na jakieś, powiedzmy sobie, 10-15 minut, potem usuwacie. I to jest produkt, który delikatnie zastyga na skórze, ale nie przywiera i bardzo łatwo go można usunąć. Także bardzo dobrze będzie działał przeciw niedoskonałościom. Raz, dwa razy w tygodniu nakładacie, zmywacie, a potem normalna pielęgnacja. No i teraz zagadka, bo mamy trochę tych produktów w medicalu antiakne i na przykład mamy też jednocześnie i skoncentrowaną ampułkę antydrądzikową i peeling kwasowy antydrądzikowy. Oba właściwie poniekąd mają działanie złuszczające, chociaż tylko jeden się nazywa peelingiem. Rzecz w tym, że w tym produkcie, który się nazywa peeling, mamy jeszcze kwas pirogronowy i kwas migdałowy. Jeżeli macie niedoskonałości i jednocześnie przebarwienia, czyli te zmiany niedoskonałościowe zostawiły Wam czerwone plamy albo bordowe, bo na przykład są już utrwalone i dodatkowo opalone, albo macie niedoskonałości i skłonności do przebarwień po prostu posłonecznych, to stawiacie na ten peeling. Zresztą on się świetnie sprawdzi do stosowania właśnie na całą twarz, jako taka maseczka złuszczająca. Raz, dwa razy w tygodniu, omijając okolice oczu. Natomiast zawsze pod ręką skoncentrowana ampułka na takie drobne rzeczy, które nam się chcą wydarzyć, a chcemy zatrzymać ten proces. I tylko pamiętajmy, dziewczyny, nawilżamy buzię, nie przesuszamy. To nie chodzi o to, że nawilżamy i ja nie chcę, bo ja się będę przetłuszczać. Tak. To jest kwestia tylko doboru prawidłowego produktu nawilżającego. Są bardzo różne konsystencje, to wcale nawet nie musi być krem. To, co już pokazałyśmy, ten koncentrat z kwasem hialuronowym, to jest żel leciutki, fantastycznie nawilżający. Także my poradzimy sobie jakby z innej strony też z tym nawilżeniem. Przy czym na ten żel, choć leciuteńki krem, i powiem Ci, że też to jest taka nietypowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o nasz krem z Hydro, krem intensywnie nawilżający, który Wy bardzo lubicie, on jest bardzo dawny w Waszej ofercie, to jest jeden z najlepiej sprzedających się też produktów u nas. Tak, to masz bestseller. Tak, to jest produkt, który ma bardzo lekką konsystencję, a jednocześnie to jest produkt, który nawilża jako jeden z najdłużej. To znaczy on ma potwierdzone badania na to, że również po 8, 12 i 24 godzinach to nawilżenie jest odczuwalne, przy czym oczywiście jeżeli ktoś ma bardzo suchą skórę, bardzo przesuszoną skórę, to po jednej aplikacji to się taki efekt może nie pokazać, ale jeżeli stosujecie regularnie, zobaczycie, że rano użyjecie ten produkt i przez cały dzień naprawdę skóra jest w porządku, dobrze nawilżona. Także polecamy, mamy z czego wybierać. Mam nadzieję, że dzisiaj takie praktyczne wskazóweczki będą dla Was pomocne. Będziecie wiedzieli, na jakie kosmetyki zerkać. A jeśli ktoś nie wie, jak ma połączyć te kosmetyki, to zapraszamy do kontaktu z naszym kosmetologiem na kosmetolog@bandi.pl. Chętnie pomożemy, dobierzemy. Tak jest. Siedzi przy tym mailu nasz ekspert i indywidualnie dobiera całą pielęgnację, także możecie zaznaczać, jakie macie problemy ze swoją cerą, jakie aktualnie jest kondycji, a wszystko jest dobierane wyłącznie dla Was. Dziękujemy Wam bardzo za dziś. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.